Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dawid. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Challenge. I zaczynamy tutaj, dokończam zadanie. Pierwszego odcinka. To jest przyszliwa. Mam zboże, które muszę teraz zrzucić. Mam nadzieję, że to w tym miejscu. Zobaczymy, jak się okaże. Jest to. Wszystko idzie do sprzedaży. No i będziemy kończyć dzień na dzisiaj. Tylko cyk, wlew 1178 zarobku. Kontrakt skończony. Także możemy sobie wejść, zainkasować kontrakt. I co mamy? Tutaj są wszystko prace na łące. No i nic więcej nie ma. Dobra. To sobie zostawię. Te kontakty na nawożenie. Zobaczymy, może akurat coś się jeszcze trafi. No jeszcze tylko sprawdzę, jak wygląda sytuacja w sklepie promocyjnym. No niestety nic ciekawego nie doszło. No więc jedziemy na bazę. Pod hotel, a ja zaparkujemy ciągnikiem pod hotelem i wejdzie. I przeskakujemy na kolejny dzień. A jeszcze został mi ten kombajn na polu. Muszę go stamtąd wydostać, bo zła strona, drugi. Jesteśmy w Anglii. Muszę go stamtąd wydostać, bo no nie może tam być. A kierowca mnie zatopnie, bo będzie miał problem, żeby wyjechać stamtąd, tak czy inaczej. Ja go tam zostawiłem, bo miałem nadzieję, że do końca zadanie jeszcze się pojawi. Znaczy tutaj, jak dojadę, pojawi się jeszcze jeden kontrakt, ponieważ tam w okolicy, gdzie mi zboże jest do zabrania. Także nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy jutro. No, nie pokazały się. Ale tu widzicie te pole. Piękne pole słoneczników. Wow. No tutaj to zbierać, te słoneczniki, to będzie magia, jeśli się to będzie. No zobaczymy. Header mam, kombajn mam. Jakże tylko kontrakt dostać. No to jest najważniejsze. A czy się tak uda, czy nie uda, zobaczymy. Czas pokaże. Dobra. Dojeżdżamy do miejsca. Ja sobie też zrobię tak, że zaryzykuję, zostawię ten kombajn tam. A zobaczymy dnia jutrzejszego. Może jednak wpadnie ten kontrakt, to by już tam był kombajn. Także traktorem zaparkuję sobie pod tym, pod hotelem i idziemy na spanie. Na żywca tutaj sobie wjadę. Rolnik pełną parą, bez gospodarstwa. Wyłącz silnik, idziemy. Na legowisku. Dobra, jeszcze tylko ostatnie spojrzenie. Co tu mamy? Nic się nie zmieniło. Okej, okay, no to hyps. Nie ma na lipiec. Od razu patrzymy, co jest w kontrakcie. No nic nie ma. Żadnych zbiorów jeszcze nie ma. Dobra, a teraz tu co doszło? O, maszyna do ziemniaków doszła. Trzeba sprawdzić, czy mamy. Dobra, to muszę przemyśleć, bo no i opryskiwanie jest też. Też jest dobre. Ale ja tam miałem kupić mocniejszy ciągnik. Dobra, najpierw sprawdzimy, ile jest zasianych ziemniaków na ten sezon. Ziemniaki to ciemne.
Aha, jest zasiane, 16. Czemu mi się to świeci? Co ja tam mam? Nawozić mam. Okej. To może być ciekawe. 16, jak to są ziemniaki? A raczej są ziemniaki. Muszę teraz szybko zerknąć. Zobaczymy z pola, raczej z góry. Z lotu ptaka na 16. 16 jest duża, tak samo duża jak 15, a też 15 będzie większa od 16. O, mordę, nie widać roślin jeszcze. Świeżo zasadzone jest. Ale robić to pole z ziemniakami to masakra będzie. Ile to kosztuje? 216. Oj, nie, dobrze, nie dobrze. Ja bym się. Tam się zajadę z tym. Ile mam pożyczki wzięte? Trudne decyzje, naprawdę trudne. Zaraz zobaczymy. Już mam 245, także nie wiem, czy będę w stanie mógł wziąć więcej. Ja bym się wstrzymał na razie. Wiem, że jest to kuszące, ale nie. Jak już coś, to mogę to kupić. Opryskiwacz. Ile to ma? 24 metry szeroki. Bo bym mógł nawozić już. No, to było dobre. W takim razie biorę opryskiwacz. Piątkę. Sobie to rzucę. 250. Mogę sobie to wziąć teraz. Pyk. Okej. No i to jest git. To jest piękne. Teraz sobie jeszcze tylko ustawimy czas odpowiedni i pa, 10. Dobra. I sobie teraz tak przyczepę odstawimy. Weźmiemy zapryskiwacz i zrobimy sobie tam jakiś kontrakt potem. 24. Już mi się nie wkopał znowu. To mam wzięte na opryski kontrakt. Tylko ten zbiornik będzie mały na te duże pola, co wziąłem. Może być niewesoły. Zobaczymy zaraz. Najpierw przyczepę na coś muszę odstawić gdzieś. Wolałbym się skupić na razie na tych, na żniwach. Ale też nie wiadomo jak będzie. Fajnie by było mieć jeszcze zbiornik tego, ale nie mamy. Można mieć wszystkiego naraz. Pięknie. Dobra, teraz kontrakty. Co my tu mamy? Pole 16, to jest to z tymi ziemniakami. To nie jest daleko, to można by było pokursować, ale aż 47 to zarobienie by było. Dobra, 2000, nie wiem ile. Zaraz sprawdzę, ile tu mam pojemności na płyn. To jest 1200 litrów. Łasz, to będzie masakra z tym zrobić to. 1200, a ja mogę wziąć puchy na. Znaczy beczki, tutaj było nawóz, tutaj by. 1500 też jeszcze zostanie. To za każdym razem będę musiał dobierać, jak mi kasy starczy. Pełny zbiornik pęcia, ale nie ten. I cała ta paleta wejdzie tam. No, starczyła. Dobra. Okidoki, jogi poki. Jedziemy tędy, pojedziemy. Chyba od głównej ulicy będzie. Wjazd, mi się wydaje. Chyba za kościołem. Tam być droga tam. Z tego co kojarzę. Gdzieś tutaj
Stuprowa? Tu nie ma. Tam dalej trochę. Dobra. Za kościołem jest przerwa, jest dom, czy jakiś tutaj. I tu powinna być droga. Jest. Wow. Przeciąża go i to jest zdrowo. Ja chyba tutaj pracownika zatrudnię, niech sobie tutaj trochę popyka. A ja w międzyczasie przyjadę kombajnem, żeby nie było, że tam został. No to widzę, że raczej nie ma szans na to, żeby tam zdobyć jakiś kontrakt. Ciekawe, ile to zajmie tutaj zrobienie tego opyskiwania 24 metrów. Kilka razy trzeba będzie tankować na pewno. Czy to będzie w ogóle realne, żeby to zrobić? Jak to się mówi z motyką na słońce, nie? Września będzie, naprawdę. Już to widzę. Prędkość 12. No to cały dzień. Cały dzień będziemy tutaj opryskiwać. O ile tego pola jest? Jasne. Ciekawe, ile to będzie pieniędzy na kontakt z ziemniakami tutaj. No to jest tak, że wezmę, kupię kurde tę maszynę, wpakuję pieniądze, nie będę miał później pieniędzy na ciągnik. A tu się okazuje, że mi kontrakt śmigły przedniosę. Z jakiegoś powodu nie pojawi się, co? Będzie dupa, tak jak z tamtym. Też tam zostawiłem ciągnik, żeby... Nie ciągnik, tylko harwester. Żeby tam w razie czego od razu skoczyć i zrobić te żniwa tam na tym polu. Bo ja to wam pokażę. A tu kurde lipa, no nie ma tego. Wow, tańcuje, kurczę. Niesamowicie jest obciążony. Lekki przód ma. Kurczę, przydałoby się tego pracownika zatrudnić. Chyba, mi się wydaje. Dobra. Tutaj weźmiemy, pojedzie do góry. I co robię w tą stronę na razie? Okej, dobra. Tak się ustaw, tak się rób, dobra. A ja tutaj śmigam po to i ewakuujemy się. Tutaj nie ma co tutaj siedzieć. Tu już robota została zrobiona. O tamtym polu mówiłem. Będzie troszeczkę kombinacji, żeby tu stąd wyjechać. Ale myślę, że damy radę. No, jak ładnie. Idzie, idzie. Źle. O tym polu mówiłem właśnie, o tym. Piękne zboże tu jest. Nic, kurczę, nie ma żadnego kontraktu. Jaka to szkoda. Same nawożenie. No trudno. Dobra, jedziemy. Może bym zaparkował gdzieś tutaj po drodze, żeby nie ciągnąć tego harwestra. No tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, które pole będzie następne, dostępne, jeśli chodzi o żniwa. Ciężko powiedzieć.
jest na razie robota z tym okreskiwaniem, ale to też trochę zejdzie, zanim zarobię pieniądze. Kasa kusi, bo tam jest 47 tysięcy, ale czasowo to ciary przechodzą. Z takim sprzętem, co mam, wolę robić te harvest, czyli no, żniwa. Co to było? O rany, serio? Się posrało. Czemu ten przycisk się uruchomił? No, wszystko się potwierało. Dobra, będę musiał spróbować to. No nic, zrestartuję to. No, nic z tego nie wymyślę. Bo jest to złożone już. Ale ja dlaczego? Ale jak? Na co i po co? No, gdzie to muszę jechać? Pewnie na bazie jest, tak? Tu? Jest, dobra. Serio? Jak to mam podpiąć? Jak miał rok to sraczka, jak to się mówi, nie? I to teraz to już muszę zjeżdżać na bazę. O samym kombajnie tutaj nic nie zdziałam. Zbita. No cóż, wypadek przy pracy, no to następne pole jest. Takie większe jest. Nie wiem, chyba zostawię tutaj kombajn. Tu jest placek taki, można. A, tu mogę się wbić, to jest też moja ziemia tutaj. Ta karta tutaj. Ale nie będziemy. No, to zaparkujemy pod domem. Jak sobie nie wykorzystał to jako miejsce pod domem. Dobra, niech będzie. Temu jak idzie? 40%, okej. Okay. Żeby też kasy wystarczyło na pracownika. Na zeszyt. Dobra. W międzyczasie jeszcze sobie sprawdzę. Tutaj nic nie doszło. Z kontraktów. Nic się nie zmieniło. Nic. Też po co się robić te orkeli, kultywowanie. Też opłacalne jest. Dobra, przejmuję pałeczkę, teraz ja będę jeździł. Bo widzę, że tutaj, jak to się mówi, no co się dzieje? A, obniżyłem sobie to i dlatego. O ty. Dobra, idziemy. Spróbujemy sobie kółeczko zrobić, może się uda jakoś to odjechać pole. Zobaczycie skalę tego pola. Chyba, że wszystko mi się wydaje, że jest większe od 15. Ale można sprawdzić na mapie. Już za chwilę taki trochę inaczej by trzeba gdzieś zjechać po płyn. Bo już się kończy. Także tak bym zrobił kółeczka pełnego. A to robienie takiego kółka to dużo właśnie pomaga pracownikom. Ogarniają sobie tutaj lepiej pole wtedy, jak jest kółeczko zrobione. Co najmniej jedno, a dwa wskazane są. Wtedy jest najlepiej. I zazwyczaj, bo przy każdym, raczej
każdej czynności na polu to jest takie pomocne tutaj w farmingu. Jeśli chcemy zatrudniać pracownika. No powiem, prędkość jest mega zabójcza, no. Nie powiem, 12. A to ma taką prędkość w ogóle? 12, no niestety. No ale nie jest to nie do zrobienia, no. Co zrobić? Trafił się taki sprzęt do pryskiwania, takim się pracuje. Nie ma co wybredzać. W gruncie to jakieś pieniądze wpadły za to. Tylko zastanawiam się jeszcze, gdy będę musiał wydać na ten płyn do nawożenia. Ile pójdzie palet? A tu już się kończy. Jeden zbiornik. 7% zostało. Mega, mega duże pole jest, naprawdę. Zaraz się dowiem, ile na jednym zbiorniku zrobiłem procent. Skończyło się. Dobra, teraz możesz pędzić przez pole, a my zobaczymy, jaki procent zrobiło się. Czyli co mamy? 14% na jednym zbiorniku. No to nieźle. 14%. To jest jeden zbiornik. Aż nie chce mi się myśleć. To jest raz, dwa, 3, 6, jakieś 7-8 zbiorników trzeba tu wywalić. Czyli jakieś 7-8 palet. Nieźle. No to będzie zabawa. Będzie się działo. Takie uroki rolnictwa. Teraz tutaj, tutaj no, żeby nie jechać tam. Tam później będę musiał przez farmę, a tam pozamykane jest. To nie chce się cisnąć. Tu będzie lepiej. Teraz się tak zastanawiam, czy nie trzeba będzie kasę dobrać, żeby kupić jeszcze płyn kolejny. No i teraz się zastanawiam, długo jeszcze zejdzie czasu teraz, żeby zdobyć lepszy traktor. Żeby się nie okazało, że będzie tak jak w tym było w Pegir. Śliwno, że tam z tym przyczepem czekałem. Kurczę, do czego się nie mogło. Ale później jak się już posypały, to już było. Dobrze, że też na Fire się posypały te przyczepy. Ułatwiło te roboty. No, kolejne tankowanie. Czysta litrów zostało z palety. Nie kupiłem?
A, bo nie ma pieniędzy. Okej, okay. Dobra. Trzeba na kasiurę skalować. Teraz. Mamy to. No, to więcej zostało. Aha. No tak, może z 7 palet trzeba cię kupić. Kurczę, fajnie by był obciążnik. No to jednak świruje ten traktor. Tak na pograniczu jest. Z tym przodem. Czuć niesamowicie, jak to kółka ledwo dotykają pewnie ziemi. Też mógłbym w ustawieniach zmienić, ale nie chcę się pakować dodatkowego za teraz. Ten czyp punktowy mógł usunąć, a może jakieś te ciężary kupić. Ale widziałem, to ten pracownik nie ma problemu z tym na polu, więc na razie mi to też nie przeszkadza. Trasa nie jest jakaś skomplikowana. Nie ma jakichś tam ostrych zakrętów, żeby był jakiś problem. Więc spoko, na razie to olewam. Chyba, że coś się wydarzy, jakiś wypadek, to wtedy pole będę poszkodził. Jak to mówią jego te słoneczniki, to to będzie mega, to jeśli się trafi ten kontrakt. Wow. Wolę te słoneczniki zbierać niż te ziemniaki. To zbieranie tych ziemniaków, to nad urakami to bym się zastanowił. Ale nie nad ziemniakami. Sorki. Ziemniaki na takim polu to jest samobójstwo. Z jedną maszyną. To już jest dla prawdziwych twardzieli. Co to się mi to zmniejszyło? Czemu się to zmniejszyło? O. Dobra, tam się coś pozmieniało. Coś doszło, ale to małe pici tyci. O, to co to jest? Ach, nie. Dziękuję. Nie będę się w takie coś bawił. Muszę nawrócić i tak zrobić, żeby zaoszczędzić płyn. O. Dobra, to. Te plamki już olał. Dobra. Dobra, to ja w takim razie zajmę się tym. Widzimy się w następnym odcinku. To jak już będę kończył, to bo mi to trochę zejdzie, żeby to zrobić. Będzie do tego czasu, tak czy inaczej, się nic więcej nie powiem. Żeby nie przeciążać, nie zarządzać. To widzimy się w następnym odcinku, jak to skończę. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Na razie, cześć.